Top 5 największych zamków w Polsce. A jeśli byłeś co najmniej pięciu z nich, to jesteś naprawdę wielkim turystą. No dobra, a więc na piątym miejscu znajduje się Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Co prawda jest to pałac, ale jest naprawdę warty zwiedzania. Polecam. Na czwartym miejscu natomiast jest zamek Krzysztopór w Ujeździe. Od 2018 roku ma status pomnika historii. Także jest warty zwiedzania. Numer 3 to zamek Książ. 16 października 2018 roku została tam otwarta podziemna trasa turystyczna w tunelach drążonych podczas II wojny światowej. Drugie miejsce zajmuje zamek na Wawelu. Jest to muzeum o powierzchni 740 m2 z 71 salami wystawowymi. Ale stop, zanim przejdę do numeru 1, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem i zostaw łapkę w górę. Reu. Więc numer jeden, czyli największy zamek w Polsce, to zamek w Malborku. Jest on naprawdę długi i chodzi się tam z audioprzewodnikiem.